Od piątku mieszkańcy Katowic mogą korzystać z nowego stadionu sportowego, który powstał w dzielnicy Piotrowice. Kompleks składa się m.in. z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, boiska do baseballu czy boisk do piłki plażowej i koszykówki. To tu swoje miejsce znajdą teraz kluby Piłkarski Rozwój Katowice i baseballowy Rawa Katowice. Na pewno jest to duży komfort dla nas pracy, pracować na tak nowoczesnym obiekcie i mieć w zasadzie wszystko w jednym miejscu. Do tej pory musieliśmy gdzieś tam szukać obiektów mniejszych, ale mimo wszystko dawaliśmy sobie z tym radę, a jednak oddanie tego obiektu dużo łatwiej pozwoli nam planować treningi i te treningi przeprowadzać, więc to dla nas duże ułatwienie. Szczególnie cieszą się zawodnicy Rawy, bo w całym kraju do tej pory wybudowano tylko około 10 boisk do tego sportu. Póki co trenowaliśmy wyłącznie na boiskach piłkarskich i no teoretycznie nie możemy narzekać, bo jak sobie wynajmiemy, mamy równą murawę i tam nie najgorsze warunki, aczkolwiek są pewne elementy na boisku baseballowym, których nie można przeskoczyć, tak? Czyli na przykład górka miotacza, tunele do pałkowania, są to rzeczy bardzo niezbędne do tego, żeby wejść na kolejny poziom. Więc no tutaj po chyba 16 latach no w końcu się doczekaliśmy. W dniu otwarcia stadionu pokazowe zajęcia przeprowadzili znani polscy sportowcy. Wśród nich Piotr Lisek, Iwona Niedźwiedź czy trener polskiej sztafety i pracownika WF Katowice Aleksander Matusiński. Na WF w Katowicach jest obiekt, gdzie są 4 tory i ten obiekt za chwilę nie będzie się nadawał do użytku. No już ma swoje lata i ta nawierzchnia też ma swoją gwarancję, a tutaj jest no, profesjonalna nawierzchnia i jest po prostu nowy, tak? Nie ma nigdzie tartanu w Katowicach. W Chorzowie jest, w Rudzie Śląskiej, w jakichś ościennych miastach. Miejsce, w którym powstał nowy stadion, nie zostało wybrane przypadkowo. Niegdyś mieściło się tu boisko Kolejarz. Ja się na tym boisku wychowywałem, ja tutaj grałem w klubie sportowym KS Kolejarz. Grałem z moimi kolegami w piłkę nożną i nie tylko w zorganizowanych turniejach, ale również codziennie niemalże w okresie wiosenno-letnio-jesiennym spotykaliśmy się tutaj i graliśmy dzielnica na dzielnicę, osiedle na osiedle. Koszt budowy kompleksu to prawie 41 milionów złotych. Końcówka października jest jak na tę porę roku bardzo ciepła i słoneczna, ale temperatura prędzej czy później znacznie spadnie, a wtedy zaczną się problemy. Wprawdzie miejskie jednostki z powodu oszczędności i braku dostępności węgla decydują się na zmniejszenie na przykład o stopień temperatur w pomieszczeniach, jednak w przypadku instytucji, które z założenia mają dać ciepło i pomagać, to nie jest takie proste. Schroniska dla zwierząt coraz bardziej zaczynają odczuwać wzrost cen, zwłaszcza energii. Odczuwamy to już od początku tego roku, bo na przykład pierwszy rachunek, który nam przyszedł za ogrzewanie, porównując go do ilości spalonego gazu rok do roku, czyli styczeń do stycznia, no to mieliśmy rachunek 5-krotnie wyższy, a nie są to małe rachunki. To samo mamy z energią, więc nośniki energii poszły bardzo do góry. Poszły pensje do góry, ludzie przy tej inflacji również mają wyższe oczekiwania, jeśli chodzi o zarobki. O ile schroniska miejskie mają się nieco lepiej niż takie, które nie są finansowane z budżetu gminy, to w obydwu przypadkach problem rosnących cen jest taki sam. Zresztą nawet gdyby pieniędzy nie brakowało, to problem jest inny. Tak jak w schronisku dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, gdzie brakuje węgla i nie wiadomo, kiedy będzie można go kupić. Obiecano nam, że dostaniemy w ramach kolejki 8 ton. Tu nas troszeczkę poratowało PGG. Natomiast potrzebujemy na sezon około 25. Skąd weźmiemy ten pozostały węgiel? Nie wiem. Na razie liczę na to, że będzie taka pogoda jak dziś i być może to pozwoli, że przetrwamy. Jeżeli będziemy mieli kupić węgiel po około 4000 za tonę, to proszę to sobie przemnożyć, więc braknie nam jeszcze na no prawie 20 ton. Jest to kwota, której po prostu nie będziemy w stanie udźwignąć. Wzrost cen energii czy brak węgla to największy, choć nie jedyny problem. Wysoka inflacja odbija się też na wydatkach na karmę dla psów czy kotów. Jak mówią w schroniskach, ceny jedzenia dla zwierząt wzrosły nawet o 100%. Karmy potrzeba coraz więcej, bo wzrost cen sprawia, że ludzie coraz częściej porzucają swoje zwierzęta. Sala koncertowa w Jastrzębiu-Zdroju z Nagrodą Główną w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
Wybrana została spośród 27 inwestycji z 20 gmin zgłoszonych do konkursu. Realizacja objęła rozbudowę budynku Państwowej Szkoły Muzycznej o salę koncertową i zagospodarowanie terenu. Obiekt pomimo dosyć prostej formy architektonicznej, zewnętrznej bryły, jest niezwykle skomplikowanym urządzeniem akustycznym, można powiedzieć. I tutaj problemy z zakresu akustyki budowlanej, akustyki takiej symfonicznej, bo jest to sala do odsłuchiwania muzyki instrumentalnej, właściwie bez wspomagania. No, budowało to na naprawdę bardzo, bardzo dużą gamę różnorodnych problemów, a dodatkowo budżet. W tegorocznej edycji konkursu przyznano również kilka wyróżnień marszałka województwa śląskiego. Jedno z nich zdobyła modernizacja miejskiego zalewu Sosina w Jaworznie. Dodatkowo w internetowym głosowaniu ta realizacja zdobyła nagrodę publiczności. Przestrzeń doceniono przede wszystkim za dostępność dla wszystkich. Ci, którzy cenią sobie spokój, no, z całą pewnością docenią walory okolicznych lasów, takiego możliwość spokojnego wypoczynku. Ci, którzy spędzają czas bardziej aktywnie, no, mają do dyspozycji ścieżkę, która okala zbiornik 5-kilometrowy, utwardzony, wyasfaltowana ścieżka taka pieszo-rowerowa, która jest doskonałą bazą do tego, aby uprawiać różne sporty, jazda na rowerze, nordic walking, rolki, spacery. No, ci, którzy korzystają z wody, wiadomo, zbiornik ma 50 hektarów, więc jest gdzie popływać. Podstawowym celem konkursu jest promocja wysokiej jakości przestrzeni publicznych, zarówno w formie budynków, jak i otwartych przestrzeni. W architekturze roku, czyli tam, gdzie oceniamy architekturę, to staramy się spojrzeć przez pryzmat takiego właśnie rzemiosła, tak? I nie mamy ustalonych, stałych jakichś kryteriów, one zawsze z duchem czasu gdzieś tam się zmieniają, tak jak z duchem czasu zmienia się architektura. Natomiast w konkursie najlepsza przestrzeń publiczna to jest, tak jak powiedziałem, bardzo duży nacisk jest kładziony na dostępność, na te wszystkie aspekty związane z lokalnymi społecznościami. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w czasie minionego roku kalendarzowego. Łaźnia Gwarek, leżąca na terenie Muzeum Śląskiego, zyska kolejne życie. Powstanie w niej magazyn studyjny muzeum. Wybudowany w 1903 roku obiekt jest w złym stanie technicznym, ale to wkrótce ma się zmienić. Ten budynek będzie poddany kompleksowej adaptacji, łącznie z przyległym parterowym budynkiem technicznym, budynkiem warsztatów wiertaczy. Budynek Łaźni Gwarek docelowo, tak jak już zostało powiedziane, to będzie magazyn studyjny, magazyn dla największych, najcięższych eksponatów związanych z przemysłem, z militariami. W tym m.in. maszyna parowa z katowickiej huty Beldon. Ale projekt to nie tylko nadanie ducha nowoczesności dawnej łaźni. Muzeum Śląskie chce w przyszłości organizować tam koncerty i warsztaty. Przygotowując się do realizacji tego działania, oczywiście przy okazji powiększamy naszą ofertę kulturalną, edukacyjną poprzez zaangażowane społecznie projekty, do których można zaliczyć Biennale Industrii, Szychtę Kreatywną, magazyn performatywny. W piątek symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod budowę, a właściwie modernizację, która ma zostać sfinalizowana w marcu 2024 roku. Wartość całego projektu to ponad 34 miliony złotych, z czego prawie 19 milionów to wkład własny województwa śląskiego. Myślę, że będzie służył dobrze Muzeum Śląskiemu. Jako dawniej wizytówka, jak się wjeżdżało do Katowic, to była kopalnia Katowice. Dziś wizytówką jest Muzeum Śląskie, ale myślę, że to charakterystyczne dla naszego tutaj centrum województwa musi pozostać i służyć w innej formule. Pierwsze prace już ruszyły, a w kolejny etap wejdą od poniedziałku 31 października. Wielkie gotowanie przy sklepie Spichlerz na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. W piątek Fundacja Wolne Miejsce zaprosiła mieszkańców do wspólnego posiłku. Zainteresowanie było duże, bo tuż po południu na miejscu pojawiła się spora grupa osób, głównie seniorów. To jest wspaniała inicjatywa dla seniorów, naprawdę. Spotkanie się, proszę pana, z kolegami, z koleżankami, poczęstunek, jest to wspaniałe, że ktoś o nas myśli w ten sposób. Bardzo dobra zupka i pomysł bardzo dobry. Integracja jest między ludźmi, proszę pana, także człowiek jest uśmiechnięty, zadowolony, bo jest między ludźmi.
Także bardzo fajny pomysł to jest. Ludzie się spotykają. To nie pierwsza taka akcja Fundacji Wolne Miejsce. Już wielokrotnie wydawała ona ciepłe posiłki w różnych miastach osobom potrzebującym. I nie tylko w miastach, bo również na granicy polsko-ukraińskiej. Piątkowa akcja miała symboliczny wymiar. Chcieliśmy poczęstować mieszkańców zupą, która była gotowana przez prawie 8 miesięcy na granicy. Częstowaliśmy wtedy tą zupką uchodźców, ludzi potrzebujących. Dzisiaj chcieliśmy poczęstować tutaj mieszkańców właśnie tą zupką. Jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się stworzyć taką inicjatywę. Jest to też fajna integracja dla tych mieszkańców. Oprócz spróbowania zupy, mieszkańcy mogli przynieść także kiełbaski i upiec je na ognisku.